Julia, 38-letnia prawniczka, od lat borykała się z problemem nadmiernego kontrolowania wszystkiego. Jej perfekcjonizm, choć przydatny w pracy, niszczył relacje i zdrowie psychiczne. Pewnego wieczoru podczas firmowej imprezy kobieta zemdlała. Obudziła się w szpitalu, gdzie lekarz poinformował ją, że jej organizm jest skrajnie wyczerpany stresem. To był dla mnie szok, przyznała swojej przyjaciółce Annie, która odwiedziła ją w szpitalu. Zawsze myślałam, że mam wszystko pod kontrolą. Koleżanka spojrzała na nią ze współczuciem. Może to znak, że czas coś zmienić. Te słowa uderzyły Julię mocniej, niż się spodziewała. W ciszy szpitalnej sali zaczęła głęboko zastanawiać się nad życiem. Po powrocie do domu zaczęła terapię. Podczas sesji odkryła, że jej potrzeba kontroli wynikała z głęboko ukrytego lęku przed porażką, zakorzenionego w dzieciństwie. Zdeterminowana zaczęła pracować nad nowymi nawykami. Zamiast obsesyjnie planować każdą minutę, coraz częściej pozwalała sobie na spontaniczność. Zapisała się na zajęcia jogi i medytacji, ucząc się, jak odpuszczać i akceptować niepewność. Największym wyzwaniem okazało się przeniesienie tych zmian do pracy. Pewnego dnia podczas ważnego spotkania kobieta zauważyła, że jej współpracownik Marek popełnił błąd w prezentacji. Dawna Julia natychmiast by go skorygowała, zawstydzając przed klientami. Tym razem jednak wzięła głęboki oddech i pozwoliła Markowi samemu zauważyć i poprawić pomyłkę. Po spotkaniu mężczyzna podszedł do niej. Dziękuję, że nie wtrąciłaś się jak zwykle, powiedział z uśmiechem. Doceniam to zaufanie. Julia poczuła, jak coś w niej pęka, ale w pozytywny sposób. To był moment, w którym zdała sobie sprawę, że jej nowe podejście naprawdę zmienia relacje z ludźmi. No w Skorpionie będzie o 13:47 1 listopada tegoż roku. A ty jakiego wstrząsu potrzebujesz, by zrozumieć? Taki to właśnie będzie ten NUF. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście to jak zawsze wiemy, NUF to jest koniunkcja Słońca z Księżycem. W Skorpionie jak widać. I sam sobie NUF w Skorpionie oznacza taki bardzo intensywny i transformujący czas. Głębokie emocje zachęcają nas do rzucenia starych nawyków i odrodzenia się na nowo. A mówiąc bardziej przyziemnie, to dobry moment na postanowienie sobie zmiany siebie w jakiejś dziedzinie. No to tak właśnie jak ta historia pokazała. Nie chodzi tu o zakończenie czegoś, a o początek nowego procesu, który posłuży naszemu rozwojowi właśnie w postaci wypracowania nowej rutyny. Czyli nie rzucamy teraz raczej nałogów, ale wypracowujemy dobre nawyki. Tak? W tym kierunku idziemy. Prawdopodobnie jakieś wydarzenie mocno nas poruszy i pokaże, co w nas, w sobie samym, każdy bardzo widzi, co go bardzo denerwuje i co chcemy zastąpić czymś innym. To także czas odkrywania tajemnic, co wpływa na wzrost autentyczności i nowy początek w relacjach. Różnie bywa, jaki to będzie początek, tak? Ale tajemnice tak czy inaczej wcześniej czy później wejdą na jaw. I NUF w Skorpionie ten nasz, on tworzy tutaj, taka jest długa niebieska kreska, trygon z Saturnem, który jest w rybach. I ten trygon pomaga w realizacji głębokich emocjonalnych zmian w bardziej taki praktyczny i zorganizowany sposób, umożliwiając efekty długotrwałe i sam proces odnowy staje się mniej bolesny, no bo taki trochę się z nim godzimy, trochę jakby dyscyplinujemy się, żeby go przeprowadzić, jesteśmy mądrzy i tacy bardziej poukładani, co przy tej bombie emocjonalnej, jakim jest NUF w Skorpionie, naprawdę dobrze robi. Wprowadza tak troszkę jednak tego zdrowego rozsądku i pozwala, że te właśnie nowe, te sytuacje, te zmiany, które wypracujemy, mogą być trwałymi zmianami, a te sytuacje same w sobie będą dla nas takimi dobrymi lekcjami, bo też poza tym, co będziemy czuć, będziemy też w stanie to nazwać, zrozumieć. I to jest bardzo ważne.
Biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj horoskop nowiu, oczywiście wyliczony na Warszawę, jak to zwykle bywa, czyli można też tutaj powiedzieć parę słów o Polsce jako kraju w ogóle. Nasz Nów mieści się w 8 domu. Trochę za szeroko poszłam tym wskaźnikiem, no ale to jest 8 dom. I co wskazuje na potrzebę właśnie tych daleko idących zmian, zapoczątkowanych najlepiej nowymi projektami w kontekście finansów, zasobów wspólnych oraz znowu tajemnic. Zatem przyjdzie nam się zmierzyć z ukrytymi sprawami, czyli wypadną kolejne trupy z szafy i trzeba będzie poważnie przerobić budżet na kolejny rok. To zawsze budzi duże, intensywne emocje w ludziach, no w nas, bo dotyczy systemu podatkowego i ubezpieczeniowego i najprawdopodobniej nie będziemy zachwyceni kierunkiem obranych przez rząd poczynań. Pamiętajmy jednak, to tylko horoskop na 2 tygodnie, więc nie wszystko, co komuś teraz przyjdzie do głowy, musi znaleźć swoją realizację. Ale znowu musimy pamiętać o tym, że mamy ten trygon i ten Saturn jest w pierwszym domu, co wskazuje na to, że jednak dość stabilnie i zorganizowanie podejdziemy do tej kwestii. Ta dyscyplina, odpowiedzialność, samokontrola pomogą nam jakoś opanować te najbardziej wybuchowe emocje. Nawet jeżeli nam się to nie będzie podobało, to nie będziemy wszczynać buntu. Jakoś tak się z nimi bardziej pogodzimy. Może też odkryjemy jakieś nowe metody, które pomogą nam w osiągnięciu długoterminowych celów i umocnieniu swojej pozycji jako kraju. No na pewno nie będziemy tego postrzegać jako przyjemność, to tak, żeby to było jasne, tak? Bardziej na zasadzie, że no to jeszcze tak, jeszcze się trochę pomęczmy, bo to widzimy w tym jakiś sens. No tak, być może będziemy go widzieli. Dziękuję wszystkim wspierającym, tym, którzy bezpośrednio korzystają z blika bądź z numeru konta, które podane są w opisie filmu, tym, którzy wspierają kanał z użyciem guzików wspieraj, tym, którzy używają guzika podziękuj. Bardzo proszę o wzmożenie tej działalności, bo cały czas naprawdę nieliczny ułamek subskrybentów jest łaskaw wesprzeć kanał. A on bez tego wsparcia no niestety długo nie pociągnie. Dziękuję wszystkim subskrybentom, zachęcam następnych, dziękuję za każdy komentarz, szczególnie taki pisany spontanicznie i oczywiście każdy następny jest bardzo ważny, za każdy like też dziękuję i proszę o więcej. Udostępnienia na waszych mediach społecznościowych są bardzo dla mnie ważne, też dziękuję i proszę o więcej. No i warto sobie ustawić powiadomienia, żeby te informacje o nowych filmach wam się pojawiały. Do widzenia!